Cześć, wyleci ekipa WK z tej strony. Dzisiaj będziemy sobie wspominać naszą stronę internetową na przestrzeni lat. Jest taka strona internetowa jak Web Archive, która gromadzi archiwum internetu całego i dzisiaj Damian przygotował nam retrospekcję naszej strony internetowej od roku 2013 do 2019. Kiedyś w ogóle, pamiętacie, zrobiliśmy nawet kod rabatowy ze sterydami, coś było. Nie wiem, czy pamiętacie to. Było. O, już widzę teść, tutaj. Coś tam. Krótki teść. To już jest ten rok. Progres. To cały dzień Koryna siedziała 2016. U mnie i robiliśmy to. Momencik, bo jeszcze ważne, że właśnie albo na końcu 2014, albo początek 2015 opracowaliście nazwę WK Sklep. To było jakoś wtedy zmieniliście nazwę sklepu, może powiemy, założyliście dlaczego. Nowy fanpage. Ale wiecie, że to, co się teraz dzieje tu, my tego nie widzieliśmy, że tamten sklep nie wygląda super. Ja się tamtym jarałem. No ja też, a normalnie tu pamiętam... I tą fotą Robura Bokiem, co napina bica, obstawiam, że też byliśmy. I ja bym taki sceptyczny, wiesz, Koryna przyszła i ja bym taki sceptycznie nastawiony, no ile my możemy poprawić, nie? A tutaj, wiesz, nowy szablon, jakieś zdjęcia ogarnięte, no w miarę, wiesz, już jakoś to poukładane i jakby nowy sklep July powstał. To już siedzieliśmy w aktualnej siedzibie na Krakowiaków. Masakra. I July 2016. Ten szablon towarzyszył nam w zasadzie do połowy 2019. Jakoś wtedy to się zmieniło. Dopiero tak niedawno to zmieniło. I też ciekawe, że już w 2016 pojawiło się trochę biurokracji. Poczekaj. Jest regulamin. No. Ale te zdjęcia, ile czasu my spędziliśmy, już wiedzieliśmy, że mamy słabe zdjęcia wtedy. Pamiętam ten progres świadomościowy. Pamiętam, jak robiliśmy zdjęcie z Podenek i myśleliśmy, że blacha stanowi fajną kompozycję do sesji zdjęciowej. No, ale... A była po prostu obok 2 metry koło naszego parkanu, nie? Ale to teraz też jest... Ale... Mój samochód teraz tam stoi. Chcę coś... Tak. Te suplementy zaczęliśmy wycinać z tła. Pojawiło się trochę biurokracji, to już chyba wspominałem, no ale na social mediach również było ciekawie, trzeba przyznać. Ja jeszcze chcę powiedzieć, że ten baner niezły był. Te góry w tle, nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Nie idziesz na górkę, że na szczyt, no. A, bo to z opaski był tekst naszej. Ja wiem, ale tło jest... Ale zobaczcie, że nad postami... Ale to wszystko całą stronę Koryna tam wtedy zrobiła. Co nad postami? Ja nie miałem świadomości w ogóle, ja nie wiedziałem, że ja robię, wiesz, słabą grafikę, ja nie wiedziałem tego. To jest niesamowite. A teraz oceniamy, nie? Który baner nam się bardziej podoba. Kurde, jak jacyś eksperci. Zobaczcie, że nad postami też się za długo nie zastanawialiście. Po prostu trzeba było coś zareklamować, fota i jest. No. Na przykład też... Kierownik już. Jeśli chodzi o treść, też nie było nad tym zastanowienia. Czekaj. Reproduktor robi co może, żeby paczki dotarły na czas. Tak. Reproduktor. Wiecie dlaczego reproduktor? Bo już miał dzieci wtedy. Bo miał dzieci, a my nie. No. Dlatego. Do tej pory tak jest. I nic się nie zmieniło. Po latach. No i tutaj etykiety. Już zobacz, system wszedł. Konkurs, logo. Tu mamy konkurs na logo. No i tutaj studio. Studio. No. Też te studio, kto z nas wpadłby na to, żeby studio zrobić? No oczywiście Koryna nas zmusiła do tego, żeby te zdjęcia jakoś wyglądały. Ciekawią mnie brwi twoje, Pączek, na tej focie. Coś jest nie tak, no. Nie wiem, o co chodzi. Znam się opalone. A bo wcześniej może regulowałem delikatnie, teraz stawiam na naturę. Aha. No dobra, leśmy dalej. O, tutaj no pajęcza sylwetka, pierwsze z pajęcza, a miałem podpuchnięte oczy od alergii, patrzcie co się dzieje. Bo to maj, a kiedy to? Byłeś na masie po prostu? Oj. Nie byłeś na masie? Musimy. Nie, spuchnięte oczy miałem zawsze w tym okresie od alergii. Muszę to zobaczyć. O kurde. To miałem o wiele bardziej, tylko tak tego pamiętam, nie widać na focie. Zawsze się wkurzałeś, jak zdjęcia, spontanicznie ustalamy, że zdjęcia robimy. Czekaj, może nawet cofnąć? Tu nie miałem już, patrz. A, dobra. Ale fajne te zdjęcia. Co tam było napisane na dole? Teraz też podobne w sumie. To była, a tutaj były Pokemony modne, Pokemon Go i mówimy, dawajcie, robimy koszulkę z Pokemonami. No i fajnie zeszła. A tam jest po japońsku dzik. Tak. No, po japońsku dzik.
do wszystkich ciemnych. O, proszę, jego kolega. To zdjęcie już ja robiłem. No. Trochę to prześwietlony, dobra, ale lecimy dalej. Na koks. I te, właśnie wtedy jeszcze nasze wzory bardzo, w dużej mierze opierały się na takich przeróbkach. Tak. Jeszcze tutaj ten krój nie był nasz. To było 3/4 zaproponowane od dostawcy. Long sleeve. Long sleeve, tak. Czekajcie na kolejny. Ale tu już. Wzór krój. Pamiętam, że już mieliśmy część szytą, część gotowe. Tak jest. Jeszcze by nie było tego 100% przejścia na szycie. To też moje początki w marketingu. Na spółę tak? Właśnie z Pawłem. Zacząłem prowadzić social media. Tam? I. No, po prostu tworzyliśmy takie rzeczy jak na przykład te. To jest jakieś behind the scenes, czy o co chodzi? To jest patrzcie na rulon za białym tłem, na rulon i na blender. No, rulon i blenda wystają. Już widać, że raczej, że no. Że ale dopiero... był progres, zdjęcia na modelach, to tego nie było wcześniej. To nie no. Tak, że no, teraz no. Beka, ale to był progres mimo wszystko. No. Był. No tak, tak. Tutaj na przykład, to jest rewolucja, bo nie pasuje do tego, co wcześniej było. Duży kontrast tego zdjęcia, to się rzuca w oczy na pierwszy raz, ale no, był progres. No ale to właśnie grudzień 2016, czyli też premiera, no. Także na premierę no. Trzeba było się postarać. Patrzcie, jaki Paweł spryciarz, 50 udostępnień pod tym postem i jutro konkurs. jeśli tu będzie dużo, to jutro zrobi konkurs. Jutro dopiero. Konkursik. No i chyba od razu założył, że... Chyba trzy kąt. To w końcu ja to opisałem przy Damian, bo już nie wiem. Paweł Sikora. Wygląda jakby ty. A teraz nie, zobaczcie Sikora. Ile weszło. 186. No dobrze, to właśnie super. To ale wiesz. Trzy konkursy powinienem zrobić. Stary list. Pajęcza sylwetka. Lecimy! Pamiętam chyba, że ja ci robiłem tą fotę i skierowałam... Poczekaj, pamiętam, że chyba ja... Tylko koment, patrz. Wiem, no. Ej, ale możliwe, że ja ci robiłem to zdjęcie i teraz tak. Sekret tego zdjęcia jest taki, że kamera jest mniej więcej na wysokości 1,80 m i idzie tak kadr w dół, przez to no, nogi są, perspektywa nóg jest tak i wiadomo. A ja chciałem ważniejszą rzecz zaznaczyć. No i wiadomo, szakar dojebany, ale no... Pierwszy raz widzę Made in Poland w poście. Tak. Czyli to była koszulka ze szwalni na pewno już. Już czyli nasz, już tak, nasz krój z krótkimi rękawkami. Czy to pierwszy raz dopasowany. Jest pokazany dzik w ogóle? Czy a nie, był wcześniej? Nie, no, był na pewno biały dzik. Był. W ogóle pierwsze tanktopy były z dzikiem. Bluza była. Tak. No, jeszcze ale nie pokazywaliśmy jeszcze nie. Dzisiaj, nie? Ale no. Ogólnie zobaczcie też, że zdjęcie jest obrobione. Ładne, jednolite tło, wycięty, saker był wycięty. Już na pewno Kuba nie zaczął działać. Nie wiem właśnie kto to albo robił, Koryna albo Kuba, ale chyba Kuba już pracował. No musiał pracować, żeby te... Nie tak, już Kuba, bo ja mu wysyłałem foty w tam, no. Już wtedy. To czyli obróbki. Kuba 2016 jest i wtedy zaczęło to masakry. Wszystko wyglądać. Etykiety przede wszystkim produktów fajne zaczęły wchodzić. Było tak, że mieliśmy taki stolik szklany i na nim był namiot. Ja robiłem zdjęcia produktów i wysyłałem Kubie. To i było kupiliśmy tak, że... namiot bezcieniowy tak. Do robienia. Bezcieniowy, no. Ale i tak nikt go nie potrafił doświetlić. Bo wcześniej robiliśmy tak, że biała kartka była z tyłu, nie? Produktu. Ale i tak trzeba było kartki w tym namiocie, bo nie potrafiliśmy doświetlić. No tak, no. I w namiocie to nic, się robiło. To nic nie zmieniało. A kamera tu mniej więcej. O tu. Katastrofa. O kurwa, to był ten pamiętam, dzień, jak... ale mogę nie ja, chciałeś, mogę nie ja, bo, no. Ja muszę koper, bo nie, bo nie ja goliłem muszę się. Koper przybliżyć, no. Pamiętam ten koper. I nie goliłem się. A miałem naprawdę Copper Fist, bo późno dojrzewam. Tu też no tu też jest nieźle, ale to jest akurat. Ale wtedy. Ale nie, teraz już mam lepsze, nie? Po prostu późno dojrzewam i wtedy jeszcze miałem rzadki zaraz, teraz mam już trochę. No teraz już mam. Trochę lepszy. Ścigasz się z roburem. Idziecie. Nie no, ale musisz. Broda w brodę. Ale musisz przyznać, że dzisiaj mam już gęstszy niż na tym zdjęciu, no. Kurczę, nie chcę tego robić. Ej, widzę opaskę Dźwigaj Dziewczyno już. Jest to już wtedy, też w tym roku? Dziewczyno, no. W tamtym roku było to? Albo i wcześniej, 2015 15. To było dobra. Na pewno. Jeszcze no. Chciałem zwrócić uwagę na jeden z komentarzy. Pają. Od Radosława. Zajebista, kto wam to wymyśla? I Michał Frzeszak odpowiada. Przebłysk na kiblu. I przypomnij jak powstała Jak co chcesz. Nie wiem, ale a, Jak co chcesz, kurde, czekaj. Jak co, ta była na kiblu.
Jedz co chcesz, to rejestr. Czekaj, nie, Milky Way był na kiblu. A jedz co chcesz, nie pamiętam. Nie jestem w stanie tak 100% potwierdzić. Jedz co chcesz, ja sądzę, że z konkursu był. Może to był... Że powiedzieliśmy, że chcemy... A nie, jedz co chcesz, też był konkurs nasz. Na koszulkę. I wybraliśmy... Nie, jedz co chcesz, był na bank nasz. Ale nie mówię o wymyśleniu produktu, tylko że wymyśliłeś slogan, który zbudował kanał. Też kurczę, na kiblu. A slogan to, to nie wiem. To nie pamiętam, jak było, jedz co chcesz, ale wiem, że pamiętam, że Milky Way na kiblu na pewno. A ja mogę się pochwalić, że wymyśliłem dzika i pamiętam, że to było w Total Fitness, jak byliśmy na treningu. No. Żeby zrobić był dzik. Gość w tanktopie i taki? Miałem, i taki? Miałem dosyć podobny, no, miał trochę więcej brody. Przebłysk na siłowni. Nie bez powodu jest więcej screenów z 2016, bo to pod tym względem był złoty rok. Naprawdę, mimo beki, naprawdę widać zmianę między początkiem a końcem roku. Widać zmianę, nie? Natomiast między 2016 a 2020 nie widzę zmiany. Gratulacje, Patryk. I świnia rucha szejka z tyłu. To nie jest przypadek. Na pewno ustawione do foty. Ej, zobaczcie, to jest już nasza siedziba. Ja jeszcze tworzyłem w gimpie? Pokażcie. Tak. Od czasu do czasu, tak. Ale nie, zanim powstały grafiki. To było tylko 3 poczekajcie. Lata temu. Ja jestem ciekaw, świnia jest przypadkiem, ale czy ten broku jest przypadkiem, że też z twoją głową? Nie, on był właśnie specjalnie pod moją fryzurę. No, kupiony. Tak, serio. VK. Tak, ty tworzyłeś jeszcze jakiś czas, zanim powstały grafiki konkursowe, które Kuba obrabiał, jakieś takie, powiedzmy, animowane. To jeszcze ty byłeś tutaj motorem napędowym. Ja też tworzyłem sam także, ale to nie było lepsze od też twoich. Miałeś jakieś? Tak, miałem taki swój epizod, zanim doszliśmy do wniosku, że nie jesteśmy do tego stworzeni. Powalczyliśmy. No i mamy kolejny. A to ziemniaki. Konkurs. Czyli to już nie było randomowe zdjęcie w tle, tu jeszcze w ogóle. Chyba się rozwinąłem i zrobiłem tematyczne tło. Coś ze sobą niesie. Chyba było dużo memów ze mną, że dużo ziemniaków jemy. Stary, byłem wciskany z ziemniakami. Fanpage na fejsie płynął na memach z tobą. Mniej więcej tak płynął. Co robisz? Ciekawe, jak to. My wtedy wrzucaliśmy 3 memy dziennie i one miały po 4-5 tysięcy polubień, nie? Ty. Złote czasy Facebooku. Nieważne. Historia z ziemniakami na YouTubie przed każdym dziklogiem. No. Ja zwrócę uwagę na wyciętyś idealnie shaker. Także to jest efekt progresu. Kurde, chyba naprawdę umiem tak wycinać. To jest efekt progresu. Ja pamiętam, że ja wtedy siedziałem i 2 godziny pracy, czasu spędzałem na robieniu memów. Wow. Codziennie były 3 posty na fejsie. Rzeczywiście, ty robiłeś memy masowo, kurde. I to tak, to a ja tak potem, nam szło. Ja potem w gimpie je robiłem. Mieliśmy przyrost 10 tysięcy tygodniowo na Facebooku. Pamiętam, że ty wymyślałeś koncepcję, robiliśmy foty, ja tam dodawałem napis i tak, kurde. Ale złoto. Leciało. Teraz już się tak nie da. O i proszę bardzo, już Kuba zaczął. I to jest, to się już... zobaczcie, to wygląda jak... wersja, wiecie, wcześniejsza tego, co mamy teraz, nie? No to czerwiec, jakbyś, nie wiem, się zbliża. Jakbyś grę, 2017. Jakbyś grę zobaczył, wiesz, Heroes 1, Heroes 2, Heroes 3, to teraz jest Heroes 1 w grafikach. No. Te drewienko jeszcze później fajniejsze było. To już było trochę mniej przypadku, grafik, było więcej grafik, więcej takich przemyślanych akcji, ale z drugiej strony wpadliśmy trochę w błędne koło, bo zrobiliśmy z naszej strony trochę gazetkę. No, gazetka Biedronki powstała. Takie właśnie... No i tak to jest. Przecenki czerwone, tak, które miały przyciągać. Dać wolną wolę komuś to. Ta fota na dole. To są twoje, Paweł. No ja mówię o sobie. Fota na dole jest niezła. Mino. Moje też. To jest na przykład moje. Ale zobaczcie, jakie... Ten saker na miniaturce... Pokażesz mnie na dole w wygląda jak... Jakby to był żart. Patrz mnie w longsleeve'ie na dole. Ano. Ale wiecie, że te zdjęcia już są tak poprawiane. Tak, one były dużo gorsze. I patrz wcześniej. Teraz miniaturkę swoją. Zobacz, wszystkie suplementy już są, wiecie, z białym tłem. Wcześniej tego nie było. Debilne zdjęcie, naprawdę ja debilizm. Ja robiłem już większość tych zdjęć właśnie w tym namiocie, czy właśnie na modelach. Na suflach, i wszystko wysyłałem do Kuby, którego nigdy nie widziałem na oczy. I on ratował nam dupę i zawsze mówił, żebym doświetlił tło.
Ja po prostu włączałem mocniej lampy czy coś. Bo Kuba ile? Dwa lata zdalnie z nami pracował? Jeżeli więcej chyba. Chyba nawet więcej, zanim ja pracowałem, tak no, już... No. Przeprowadził się do Warszawy i... No, no i zestawy, promocje... Dobra, i ta strona, no i również w 2017 właśnie była próba, o której mówiłeś, podjęcia nowej strony, no, ale niestety się nie udała. I odnośnie tego wspomnę, że my przez cały ten czas byliśmy na jednej platformie, korzystaliśmy z jednej... Byliśmy w jednym miejscu, tylko zmienialiśmy szatę graficzną. Rok 2015 to też to był ten sam sklep, tylko że inna szata graficzna. To jest w zasadzie ostateczna wersja, tu już tylko zdjęcia poprawialiśmy i zmienialiśmy troszkę strategię z tymi promocjami i ikonkami, nie? W zasadzie. Znaczy, z układem zmieniliśmy strategię, z układem. Troszeczkę kombinowaliśmy, i, ale bardzo ważne, bo odeszliśmy od zdjęć na modelach, prawdopodobnie w 2017. Tak. Tutaj, a nie, tutaj jeszcze nie, to było w 2018, więc za chwilę. Ale wprowadziliśmy jakieś grafiki, jakieś rameczki. Tu mamy właśnie ten efekt gazetek sklepowych. Tak, to już... Tutaj o, moje piękne zdjęcie obrobione przez Kubę czapki. O, ja przed zawodami, zobacz jaki suchy. Minus 12%. Kurwa. I tak to właśnie wyglądało. No i teraz 2017 był to też przełom, jeśli chodzi o promocję sklepów w social mediach. Skupiliśmy się na tym, robiliśmy więcej postów. No. Mieliśmy założenie, żeby postować kilka razy w tygodniu. Jeszcze Patryk nam też w tym pomagał. To już było tak, że ja to przejąłem całkowicie. Ty i Instagramy miałem... z dziewczynami zacząłeś dziewczyny robić w 2017. Potem dziewczyny doszły. Ja robiłem z Zepem na początku i skupiliśmy się na tym, żeby to powstawało. Widzę to. I widzę to już teraz. I mamy kilka grafik, które już nie były idealne, ale już bardziej ale przemyślane. Widać, że już Kuba spróbowaliśmy. Już, tak, Kuba tak, już tak. Robił nam banerki. No, ale Kuba progres, co? Estetycznie to wygląda. No, ale to wygląda estetycznie, ale teraz oczywiście dużo fajniej, nie? Ale, to też jest parę lat. Ale zobaczcie, że motyw z 2015. Ty też dałeś sklep w tlu. Sklep w tło. No zobacz na grafice, w tle jest sklep i ty też tak robiłeś. Kuba progres. Widzisz. Tutaj mamy to zdjęcie, ja robiłem na przykład. Brałem pamiętam jakie robiłeś. Pamiętam. Byłem wtedy... Te ramki, ja sugerowałem się też innymi sklepami, ale dużo szukałem. No ale to jest fajniejsze już, no bo my bardziej możemy sobie pomyśleć co chcemy, ale ciężej jest jeżeli my mamy to zrobić, a Kuba już, od kiedy był Kuba, to taka rewolucja nastała, znaczy że to zaczęło wszystko wyglądać. On wyciągał moje zdjęcia bardzo, to zdjęcia białek, no już wiadomo, że nie idealne, ale uważam, że bardzo dobre. No sam pomysł na białka, nie? Zresztą wszystkie też etykiety, pomysł, żeby zrobić te białka w konwencji a jak wyglądały wcześniej, bajkowej, nie? Bo rynek wyglądał tak, że praktycznie 99% białek było... miało etykietę jak lek. O i tu pamiętam, że właśnie zdjęcie tam ja chciałem zrobić, że się ustawiliśmy do zdjęcia, to ale potem szło wszystko do Kuby i on coś tam dodawał do tego zdjęcia i ja się bardzo zastanawiam, to czy to nie jest dzieło Korynki, wiecie? Coś kojarzę, zdjęcie? Że i ten baner cały. Nie wiem, czy nie było tak, że potrzebowaliśmy na szybko. I Korynka nam nie pomagała. No tak, bo czcionka w sumie... Nieźle tu jest. Czcionka jest nieautorska. Ja jestem niezły i ty też owce, ogólnie. Weź pączka z mój. To jest jeda. Nie no, to zdjęcie jest tragiczne. Pączka i robura na tym zdjęciu nie ma. Ogólnie. Ale no zobaczcie ogólnie progres. Nadal byliśmy może mentalnie w podobnym punkcie, ale jeśli chodzi o... A śmialiście się ze mnie, nie co teraz? Wena. Kaja z sosem na głowie. Kaja, chodź zobacz. Wena była. Co tu się stało? Ale była wena, próbowaliśmy. To był mój pomysł na przykład. Kaja, Kaja idziemy na dach, bierz ten sos na głowę i cykamy. I to jest sos. Nie wiem jak do tego doszło. No zobaczysz, patrz. Kaja, pamiętasz te zdjęcia? Patrz jak cię wykorzystał. Ale jeszcze mam takie zdjęcie, gdzie wy zamknęliście w tym softboxie. Też miałam logo. A w tym namiocie? Szkoda, że ją kajdanka w piwnicy nie przyjechałeś i kazałeś lokować. Jak niewolnik. Ale to były zalążki przemyślanych sesji, były pomysły, żeby wyjść z namiotu. To było to. O ramka, pojawiła się super ramka Kuby. Ale zobacz, gdyby nie to zdjęcie... Ale ktoś mi jak kazał zrobić. Ja chyba nawet.
Pamiętam, że ja mówię, zrób mosta, nie? No, a teraz efekt podoba. Jest debilny, no. No, ale zajebisty. Ale próbowaliśmy, ja się wtedy sugerowałem innymi stronami, dużo szukałem w internecie i tak naprawdę próbowaliśmy wszystkiego. O no nie, i to jest to legenda. Jest, to jest zdjęcie legenda. Dlatego, bo mieć na profilowym. Dlaczego? Ponieważ ta sylwetka przypomina pająka. I stąd się pajęcza sylwetka. 220 czyli... wtedy się. A dlaczego ta koszulka ma Life's Hub napisane, jeżeli takiego projektu nie było? Ja ją kiedyś przerobiłem na potrzeby filmu. Coś miałem zrobić i ją przerobiłem, a nie mogłem znaleźć oryginału. Bardzo dobra praca, Damian. Świetna robota. Dziękuję. Tutaj progres. Mamy, zobaczcie to. Ten case mi się to bardzo podobał. Dobra zobaczcie fota. Jaki progres. Zobaczcie dobra jaki fota, progres. Nie? Tak. No konkurs. Już szukaliśmy czegoś. Oczywiście owca bez koszulki, ale... Kurczę. Nie, tak nie... inna jest tutaj inny, też. No. Powiedziałbym, że inna osoba w ogóle. No. Że teraz jakby się tu postawił, to coś by było malowała. Nie tak. Kreski na dole. A może no. Dlatego? A na górze nie ma kreski. Może dlatego? A ona coś ostatnio mówiła, że robiła tak kiedyś. To się nazywa linia wodna? Kurwa! Kurwa! Bardzo ważna rzecz. Jeszcze w 2017 dzik nie miał erki. Nie miał. O, nie miał erki, rzeczywiście. Bo jeszcze w ogóle wtedy... każdy taki detal, jak trzeba zmienić, no to jest taki proces. No bo już wtedy mieliśmy tyle produktów. A dlaczego erka się zaczęła? Bo zaczęli sprzedawać dziki. Tak, zaczęły się super dobre dziki w internecie. I tak. Teraz też przeszło. O, to była pierwsza sesja. Podoba mi się ta sesja. Ja lubię ją też. Fajne zdjęcia, serio, zajebiste foty. To fajne zdjęcie jest. Wszystkie dużo zajebistych fot wyszło. No. O kurwa. Fajne. Dobra, lecimy dalej. I tu chciałem pokazać, że bardzo dużo postów wpadało. Względem poprzednich lat, tutaj wrzucaliśmy naprawdę kilka tygodni. Ale zobaczcie, jak ten Instagram na początku Adam wyglądał. No. I też to wyglądało... To Instagram czy to Facebook? To jest Facebook. Aha, naprawdę? Albo teraz jest takie logo na Insta. Ale tak, ale na Instagram też wrzucaliśmy, więc no nie pomyliłeś się, bo wrzucaliśmy tu, często te same posty tutaj i tutaj. Mhm. Na przykład teraz nie wrzucamy niektórych takich, na przykład takich konkurs nie wrzucamy. Znaczy no zmieniliśmy troszeczkę podejście, ale chodzi o ilość. Naprawdę ta promocja produktów była solidna. O. Tutaj, żeby nie było, że byliśmy idealni, zdarzały się trochę fajle, na przykład to. To był nasz bestseller. Tak. Ale mimo zdjęcia. Kontras, nie? Mimo zdjęcia ale się obronił. No. Ale tak, produkt się obronił. Dobra, tak, kończymy 2017. Jeszcze tylko. Jeszcze dwa lata była. Dwa lata 20 minut. Dobra. No i dobra. 2018 pod względem strony się nie za wiele zmienił. Ale bo czekaliśmy cały czas na propozycje pewnej agencji. Tak, bardzo ważne, że staliśmy w miejscu przez to, że czekaliśmy. Odpuszczaliśmy dużo tematów, dlatego że... Często było coś takiego, że nową stronę zrobimy, to pociśniemy to i to. Dokładnie, i to, żeby dwa razy nie robić czegoś, bo nie wiemy, jak coś będzie wyglądało. No. I to nas naprawdę cofnęło, ale ważne, że wpadł pomysł, żeby robić zdjęcie na duchach. I to było trochę błędne koło, bo przestaliśmy wtedy robić zdjęcia na sylwetkach. I nie wrzucaliśmy, nie było fajnej prezentacji produktów. I dopiero musieliśmy zacząć sesję robić jeszcze. Ale to chyba też nam rok zajęło, żeby się zorganizować do tego, żeby regularnie sesje zaczęły powstawać. Ale bardzo ważna kwestia, że strona była już jednolita. Naprawdę wyglądała fajnie. Już mamy, zobacz, wszędzie... na górze te banery, to już jest jakby, wiesz, no na daną porę roku jest wszystkie, nie? Ze sobą spójne. No i co ważne, biurokracja jest. No. Regulaminy, jakieś więcej stron, fajnie to ułożone. Chociaż też jeszcze nie za fajnie, ale byliśmy na dobrej drodze. Na pewno. Jest okej. No ale tu zobacz, jeszcze są, zobacz jak to jest wymieszane wszystko. Jeszcze później zaczęliśmy bardziej układać te produkty, wiesz, suplementy, koszulki, że nie było tak... Ale wiesz dlaczego, bo my się tutaj sugerowaliśmy bardzo sprzedażą, no. A nie tyle wyglądem i no dlatego tak, i to też, też musieliśmy dojść do tego.
to nie tak, że to się nie sprawdzało, ale wszystko ma swoje plusy i minusy i udało nam się to teraz wypośrodkować, no, żeby właśnie była estetyka i też użyteczność. I też zaczęliśmy poprawiać zdjęcia na duchach, na manekinach. To za chwilkę. I zaczęły się pojawiać normalne zdjęcia też. No i jeśli chodzi o social media, no to tutaj już weszły dziewczyny, Agata i Natka. I Natka przez długi czas wymyślała sama memy. Znaczy próbowała to robić i naprawdę to było fajne. Czarne lustro. Dobry był boost dla sklepu z tymi memami. Pamiętam, że tak kilkukrotnie większe zasięgi miały, nie? Te posty. Tak, no. Tak, nie, bardzo się dziwiło. No widać, też, że dobre statystyki. I to było, i też zdjęcia zaczęły być bardziej przemyślane. Mniej takich chłamów, jak te nasze wspólne i wasze jeszcze wcześniejsze. Nie, ogólnie dla mnie to rewolucja, jak Facebooka, Instagrama przejęły dziewczyny, to rewolucja, bo my tak naprawdę też nie mieliśmy czasu, żeby to przemyśleć i przemyśleć tak, jak byśmy chcieli. A no, tu a co to za przystojniak? BMW. FBW, przepraszam. O, taką koszulkę chciałbym teraz. No może jakieś limitowane. I właśnie Natalia też bardzo dużo zdjęć jest Roberta. Ponieważ właśnie byli dostęp razem miała. I miała dostęp zawsze do Roberta. No. Dlatego tutaj był progres, bo już zdjęcia były robione. Natalia myślała, żeby robić zdjęcia tych produktów i robiła je na Robercie. I tyle. No, ale jak to się zmieniło pod kątem organizacyjnym? Teraz jak wchodzi produkt, to naprawdę mamy zdjęcia, mamy przemyślaną jakąś tam sesję. Tak i naprawdę w ogóle jest co innego. No i no ale 5 lat trzeba było. Tak, ale zobacz, że nadal na tym pracujemy. To wiesz, jest lepiej, ale teraz znów będziemy to poprawiać, bo i tak jest nie tak, jak powinno być. Wieczny progres ma być. Także ciekawe za 5 lat, jak będziemy to przeglądać. Nie wiem, za moment, 5 lat w którym ja się boję. Przestajesz się rozwijać, to moment, w którym zaczynasz się cofać. No. Taka motywacja na dziś. Mniej przypadkowych zdjęć na pewno. Też troszeczkę wyczyściliśmy, bo okej, zdarzały się chłamowe albo jakieś takie niepasujące do wszystkiego, ale to zostało przeczyszczone. Właśnie ten rok 2018 wyczyściliśmy. No zobacz, tutaj na przykład ten rok, nie, no to zwracaliśmy uwagę, że o kontrast zdjęcia jest nie taki, nie? No takie rzeczy, a teraz no w zasadzie wszystko jest w tej samej perspektywie, ten sam kolor, no i jest elegancko. A to kilka lat musiało minąć, żeby tak było, nie? Tak, i za 3 lata zobaczymy i że teraz stronę błędów, teraz, że teraz dużo i robimy, będziemy się spuszczać tutaj w takim samym materiale, tylko ale, że gdzieś w nadarzynie. Ale my też od 2013 była żyć. I też materiał będzie trwał więcej niż 20 minut. No i dobra, początek 2019, no i tak naprawdę niewiele się zmieniło, ale ważne jest to, że jakoś w październiku 2018, pod koniec tego 2018, dopiero doszliśmy do wniosku, że ten nowy projekt się nie uda. Jakoś tak przypadkowo wyszło i wzięliśmy się trochę za stronę, przestając czekać i stąd wyszedł właśnie update, który widzimy teraz. Mhm. Tak, zajebisty update. Wspaniały update. Zwróćcie uwagę, że też warszawski koks razy dzik nie jest przypadkową zmianą. Razy dzik. Dlatego X-Dzik, czyli tam kolaboracja. Też to jest takie działanie, które ma na celu... Jest to walka z podróbkami. Jest to cały czas walka, znaczy walka. No po prostu taki statement, takie... kurde, no dobra. Jak to powiedzieć? Nagrywamy ponad godzinę, wybaczcie. Walka z podróbkami. No. Oczywiście no to wszystko można teraz zobaczyć na stronie, więc nie będziemy tego opisywać. No na pewno poprawiła się biurokracja, jakieś najczęstsze pytania umieściliśmy na stronie. A damy stronę z dzisiaj? Możesz odpalić stronę z dzisiaj, bo dzisiejsza strona, tam widziałem, że jest modeli
trochę. O, tak, i wrócić. Tutaj, no, no i fajnie to wygląda. No. Nie to, że my o nas mówię, ale dobrze. No sobie, nie, no mi. Dobrze wygląda po prostu koszulka na kinch, bo widzisz sylwetkę. Tak. I też często myślę, że możemy to powiedzieć. No, nawet jak my kupujemy, to nie tyle co patrzymy na tylko na rzecz, ale też jak patrzy się na modela, nie? Albo na profil manekina. W tym 2019, jeśli chodzi o sesję, no, o prezentację produktów, też poszliśmy bardzo do przodu. Tam Natalia z Koryną zaczęła organizować sesję. No. Każdy produkt w zasadzie już teraz ma zdjęcia, aby każdy mógł zobaczyć, jak to wygląda. Jakieś ambitniejsze sesje również się pojawiły. Tak. Bardziej ambitne również. Piękny, Michał, jesteś. Taki naprawdę sympatyczny. I co ważne, otworzyliśmy się na współpracę z modelami. Że nie tylko wy byliście na zdjęciach, ale zdecydowaliśmy się, aby ktoś inny prezentował produkty. Cofnij dwa do tego. No i spoko. Coś odważnego również. Coś innego. Ode mnie to było na tyle. Tak, no ja mam pytanie do widzów, czy odpowiadam wam na tym kanale, żeby od czasu do czasu pojawiła się forma podcastu mówionego. Jeżeli tak, to zostawcie koniecznie komentarz na dole, jeżeli dotrwaliście do teraz. Dziękujemy, prosimy o łapkę w górę, subskrypcję, żeby Polska była coraz silniejsza i żeby sportowa Polska stała się faktem na przestrzeni kolejnych 20 lat, żeby powstała taka partia i żebyśmy byli najsilniejszym narodem w Europie. No i dziękujemy oczywiście wszystkim, którzy na przestrzeni tych lat przyczynili się do tego, że to właśnie tak wygląda, jak wygląda, bo jakbyśmy sami to robili, to by prawdopodobnie wyglądało jak w 2014. Dziękujemy. Dziękujemy każdej osobie, która nam pomogła. I Damianowi za przygotowanie materiału. I Błażejowi. Który się wkurza, że jest 2 godziny. Za pocięcie montażu materiału.